Puszłowski Franciszek Ksawery jest odzyskiwany dla pamięci Krakowa. I te inicjatywy podejmowane od 1998 roku i ta obecna jakby utrwalają jego miejsce w pejzażu, ale i w pamięci miasta. Bowiem wydawało się, że kiedy przekazał swój majątek, swoją kolekcję uniwersytetowi, że stopniowo wiedza o tym, jakim był człowiekiem, kim był dla miasta, stopniowo będzie gasnąć. Rzeczywiście gasła. Ale zasługuje na coś więcej, rzeczywiście te no prawie niezliczone ilość osób na schodach. Dawno nie było takiej frekwencji w Instytucie Muzykologii, także tutaj też jest jakiś sygnał, że być może w tym kierunku należy działać, żeby te sale żyły jeszcze intensywniej. Przecież Franciszek Ksawery urodził się jako poddany rosyjski. Później z inicjatywy Zygmunta, ojca, uzyskał poddaństwo austriackie. Po 18 roku jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Po roku 45 obywatelem PRL-u. Także no, trudno sobie wyobrazić no, bogatsze życie. Dzisiaj mężczyźni osiągają niekiedy tą kwotę 93 lat, ale wówczas w latach 60. również pod tym względem był wyjątkową postacią. Dlatego w czasie imienin powiadano, niech nam Franciszek Ksawery przeżyje Solskiego. Bowiem Solski był stulatkiem i nie mówiono, życzymy ci stulat, tylko przeżyj Solskiego. No ale okazało się, że trochę mu zabrakło 7 lat, gdyby nie ten nieszczęśliwy wypadek na tym zakręcie tutaj tramwajowym. Bo kto to widział, żeby 80-paroletni mężczyzna w pełnym biegu tramwaju, oczywiście tramwaje nie jeździły z taką prędkością jak dzisiaj, nieco mniejszą, no wyskakiwał z tramwaju, żeby skrócić sobie drogę do pałacu. Gdyby nie ten wypadek nieszczęśliwy, to zapewne żyłby dłużej. W jego życiu, tak jak często w życiu każdego z nas, rządzi przypadek. Tym przypadkiem była Wielka Wojna, czyli pierwsza wojna światowa. Ona zmieniła życie Puszłowskiego. Pod każdym względem. Do 14 roku w zasadzie no, był, ale jakby go nie było. Jest jednym z wielu przedstawicieli swojej sfery w mieście Krakowie. Żyje podobnie jak inni, nieszczególnie przejmując się tym, co może dzień kolejny przynieść, bowiem majątek w Czarkowach zapewniał dostatnie życie, a ponadto część już wtedy mieszkań była wynajmowana, także był również kamienicznikiem. To zrozumiałe, że jednak utrzymanie tak dużego gmachu nie było proste, tym bardziej przez jedną osobę. Ten przypadek wojna. Mianowicie we wrześniu roku 1914 w okolicach tego majątku w Czarkowach, niedaleko Wiślicy, to parę kilometrów od Wiślicy, Proszowice, Busko, to ten rejon nad Nidą, toczą się działania wojenne między wojskami rosyjskimi, austriackimi i legionistami Piłsudskiego. To jest pierwszy pułk, jeszcze nie pierwsza brygada, pierwszy pułk legionów Polski. Zresztą pod Czarkowami nawet doszło do skromnej potyczki, nazywana niekiedy bitwą. Czym problem? Problem w tym, o czym była mowa wcześniej. Jest poddanym austriackim. Włości ma na terenie zaboru rosyjskiego. Jego starszy brat, zresztą który zginął za naszego ukochanego Franciszka Józefa, cesarza, jako trzeci syn, który umiera przed śmiercią matki. Z tego widać, że Puszłowcy są po złej stronie.
Przychodzą wojska rosyjskie, dla nich jest oczywiste, rodzina Pusłowskich zdradziła cara cesarza, w związku z tym należy się najwyższa możliwa kara. Ponadto są szpiegami, współpracują z legionistami. Nie jest prawdą, że Pusłowski współpracował z legionistami. To nie jego opcja. Nie był Piłsudczykiem, nie był socjalistą, daleko było to od socjalizmu. On był bliżej chrześcijańskiej demokracji, czy nawet narodowej demokracji. Przyjaciel, to można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, biskupa, później arcybiskupa Adama Stefana. Sapiehy już w tym miejscu wielokrotnie bywał, łącznie z tym okresem wojennym i tuż powojennym. A więc nie jest legionistą, nie jest socjalistą, a jednak w przekonaniu Rosjanin jest. Co się dzieje z majątkiem, zostaje zrujnowany, pałac, przepiękny XVII-wieczny pałac, spalony. Kiedy już się pałac dopala, Rosjanie jeszcze dostarczyli dodatkowej ilości benzyny, żeby to się wypaliło tak naprawdę do końca, łącznie z fundamentami. Co z Pusłowskim? On tam wtedy jest w majątku. Próbuje oficerowi rosyjskiemu tłumaczyć, co, dlaczego, nie ma żadnej rozmowy, jest aresztowany. Krótki sąd wojenny, zostanie rozstrzelany jako szpion, jako szpieg, który pracuje na rzecz Austriaków, podobnie jak jego brat, czyli na rzecz CK. Ale w wyroku, szczęśliwie, bo inaczej byśmy się dzisiaj nie spotkali, wyroku nie wykonano. Jego przyjaciele zaczynają działać, przekonywać władze rosyjskie, żeby go deportowały w ogrom w Rosji. No, został deportowany w najlepsze możliwe miejsce, jest w Moskwie. No, przyzwoite miejsce. W 15 roku mamy już tam 20 tysięcy Polaków. Prowadzi właśnie chór, bo właśnie a propos muzyki. Współpracuje z Teatrem Polskim w Moskwie. Jest bardzo aktywny, działa na rzecz powrotu obiektów zabytkowych do kraju. Tych, które zostały zagrabione w ciągu wieku XIX przez wojska rosyjskie, jak choćby po powstaniach narodowych. Ale w 17 roku mamy dwie rosyjskie rewolucje. Znowu popełnia, wydawało się, błąd. Kto to widział, żeby współpracować z Kierańskim? On jest sekretarzem Kierańskiego do spraw kontaktów, można powiedzieć, lingwistycznych. To znaczy tłumaczy mu wszystkie możliwe pisma na 4 czy nawet 5 języków. Bo rzeczywiście jest biegły w kilku językach. Jest człowiekiem Kierańskiego. Kiedy w listopadzie 17 roku do władzy dochodzą bolszewicy, to mają potężne dokumenty, czy silne dokumenty, świadczące o tym, że był podwójnie obciążony. Raz, że kiedyś służył nie tej sprawie, której powinien służyć, czyli przeciwko Rosji carskiej. Rosja bolszewicka, ona z jednej strony walczy z tradycją Rosji carskiej, a z drugiej strony akceptuje dziedzictwo carskie. Czyli ma dwa wyroki, dwie kary śmierci. Bolszewicy mówią, ma być rozstrzelany Franciszek Ksawery Pusłowski. Zresztą mama Maria otrzymuje wiadomość od kogoś, że no nie ma, twój czwarty, ostatni syn też nie żyje. Okazało się na szczęście, nieprawdą. Przygotowuje list, testament, którym się żegna. Zresztą jest w wyborze wierszy, ten jego zresztą przepiękny tekst, którym dziękuję bliskim, tym, którzy podjęli się jego uratowania. Ale jego przyjaciele w Rosji, którzy są z kolei pokrewni, skoligaceni z Czerwonym Hrabią, bo na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych stoi rosyjski arystokrata, hrabia Czyczerin. No tak bywało. To nie proletariusze przygotowali rewolucję bolszewicką. I hrabia Czyczerin otrzymuje propozycję ze strony rodziny Czapskich, właśnie znanego Józefa, który z kolei ma kuzyna Bogdana Hutenczapskiego, który jest po stronie Berlina. I na biurku cesarza Kajzera, czyli to sprawa bardzo wysoko, znajduje się pismo Czyczerina, Kajzera Wilhelma, który proponuje rzecz następującą.
wymianę Pusłowskiego na samego Karla Liebknechta. Kim jest Karl Liebknecht? No, komunista numer jeden, Spartakusowiec, największy wróg cesarstwa niemieckiego, on chciał Niemcy cesarskie wysadzić w powietrze. W związku z tym został aresztowany. I teraz Lenin chce poprzez swojego komisarza spraw zagranicznych, czyli to świadczy o wadze argumentów znaczeniu Pusłowskiego. No ale ta karta jest niemożliwa do wykonania. Ten ruch jest niemożliwy do wykonania. Niemcy na taki układ nie pójdą. Więc szykuje się do pożegnania. Ale jeszcze zostaje jedna szansa. Mianowicie jego sąsiad z Białorusi, może nie tyle jego bezpośrednio, czy jego rodziny, bo Pusłowscy pochodzą z Białorusi. Mianowicie Feliks Edmundowicz Dzierżyński. Zwany Krwawym Feliksem, dla przyjaciół Krwawym Felkiem, tak zdrobniale. I ten Krwawy Felek, czy Feliks, okazał się przyjazny. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Jednego Polaka uratował. Nawet niektórzy twierdzili, że on jest bardzo antyrosyjski. Bo w wypadku Rosjan nie miał żadnej skrupułów i czeka Rosjan doprowadzała do przed plutony egzekucyjne. W tym wypadku to było inaczej. Być może spotkali się parę lat przed wojną, kiedy 200 metrów stąd, w kościele świętego Mikołaja na Wesołej, Feliks Dzierżyński brał ślub kościelny Zofią Muskat, czyli ta sama parafia. Być może się spotkali. Niewykluczone, nie mamy żadnych na to dowodów. Ale mamy dowody Franciszka Ksawerego, że to Dzierżyński go uratował. Po powrocie do kraju szedł do księdza proboszcza, do prałata, do świętego Mikołaja, zamawiał wotywę intencji zdrowia Feliksa Dzierżyńskiego, a po jego śmierci, żeby Pan był łaskał go przyjąć do siebie. Nie wiem, czy to było uzgodnione z samym Feliksem Dzierżyńskim. Podejrzewam, że nie. Szanowni Państwo, znowu, zestaw przypadków. Tak to działa. Przypadek, że majątek tam się znajdował. Przypadek, że ojciec zdecydował się na inne obywatelstwo. Przypadki. Ale jest w kraju i jego talent językowy zostaje znakomicie zagospodarowany. Jest już znany jako osoba, która ma również wiedzę z zakresu dyplomacji i protokołu dyplomatycznego. Zostaje zaproszony przez samego premiera Jana Ignacego Paderewskiego, czyli znowu jesteśmy w Pałacu Pusłowskim, znowu jesteśmy w Instytucie Muzykologii poprzez Paderewskiego. Jest w Paryżu przez parę miesięcy, jest jego doradcą, mieszka piętro wyżej. Jest proszony na śniadania do Paderewskiego, czy też przez małżonkę Paderewskiego, panią Helenę. No i tam rozmawiają na tematy polskie. On prowadzi rozmowy z Anglikami, z Amerykanami. Pieniądze swojego majątku, nie z pensji rotmistrza, tylko, bo to była pensja skromna, swojego majątku, inwestuje w kolacje dobrze zakrapiane z Anglikami i Amerykanami. Czy to było skuteczne? Trudno powiedzieć. Natomiast no działa. Działa i po przyjeździe Paderewskiego do Polski jest również zatrudniony jako oficer łącznikowy w jego kancelarii. Później, kiedy się kończy misja Paderewskiego, zaczyna się czas kolejnego wielkiego polityka polskiego, samego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Jest zastępcą adiutanta generalnego i szefem kancelarii wojskowej w stopniu majora. Rezyduje, mieszka na parterze Belwederu, bo na piętrze mieszka Stanisław Wojciechowski i jego następcy. Także czym się zajmuje? Zajmuje się nie tylko kwestiami wojskowymi. Prawdę mówiąc, niewiele się zajmuje kwestiami wojskowymi, bo to nie było potrzebne. Zajmuje się organizowaniem przyjęć, co będzie jego fantastyczną specjalnością czy specjalizacją. Dba o wszystko. O kolejność przy stole. Bo dla Wojciechowskiego to było kompletnie nieistotne, kto z kim i obok kogo będzie rozmawiał i o czym.
On sadzał zgodnie z zasadami pierwszeństwa, zgodnie z protokołem dyplomatycznym. To samo będzie robił tutaj w pałacu przy ulicy Potockiego. Dobiera wina. Dobiera menu stosowne do pory roku, do pory dnia. Osiąga w tym naprawdę mistrzostwo. W imieniu Wojciechowskiego wyjeżdża choćby na spotkanie króla Ferdynanda, jego słynnej małżonki Marii. Jedzie na granicę polsko-rumuńską. Towarzyszy. Również bierze udział w innych rozmowach dyplomatycznych. Jest osobą niezwykle zapracowaną i bardzo, bardzo tutaj potrzebną. Niejednokrotnie, i to jest właśnie cecha charakterystyczna Pusłowskiego, nie czeka, ile państwo mu da środków na kwestie towarzyskie, sam inwestuje. Nie dba o to, żeby był na pierwszych stronach gazet, czy nie dba o to, żeby był w wspomnieniach innych osób. On uważa, że jest to jego misja. On jest częścią czegoś, co nazywamy służbą dla Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita państwo jest wartością. Czekaliśmy na to państwo. Nie możemy o tym zapomnieć, że mamy wobec państwa obowiązek. No dzisiaj to brzmi zupełnie nieprzekonująco. No, gratis, bez pieniędzy. Mało tego, on dla tego państwa jeszcze te środki przekazuje. Bo kiedy kończył tę misję obok Wojciechowskiego, zostaje, tu już pani kurator wspominała, zostaje tak naprawdę, tak go nazywano, wiceministrem spraw zagranicznych. Najdłużej w Polsce urzędującym. Jedynym wiceministrem spraw zagranicznych, który nigdy pieniędzy nie brał. Bo wszystkie delegacje ważnych polityków albo zaczynają swoją podróż do Warszawy w Krakowie, albo przyjeżdżają z Warszawy do Krakowa. I tu jest to jakby inna część tego spotkania. Spotkanie tutaj w pałacu, albo tak jak pani mówiła, kurator, na prośbę władz miejskich, do dyspozycji ma samochód, który sam prowadzi, niejednokrotnie zaprasza gości w okolice Krakowa, pokazuje Kraków. Przecież nikt tak podobno pięknie nie potrafi opowiadać o naszym mieście jak Pusłowski. To urodzony typ gawędziarza. Ludzie byli zachwyceni, pytali, co dalej z tym Krakowem. Opowiada o Polsce. Także mówię, ta jego praca, służba jest czymś zupełnie, zupełnie wyjątkowym i taki pozostał w pamięci okresu międzywojennego jako ktoś, kto daje innym przykład, jak należy postępować dla dobra publicznego, tej przestrzeni społecznej, obywatelskiej. Znał wszystkich i wszyscy go znali. Nazywano to osobliwością Krakowa, osobistością Krakowa. Bo on dał coś więcej niż inni. A po wojnie, no po wojnie kończąc, bo co prawda to państwo zapowiedzieliście, najpierw pan dyrektor, to głośno zabrzmiało referat, później wykład. Niech to będzie jednak krótka opowieść, bo jednak wykład powinien trwać półtorej godziny. Referat podobnie, a wiem, że program już chyba zmierza, właśnie powinien właśnie zmierzać ku finałowi. Po wojnie. No, jest to czas dla niego zupełnie nowy i wielkie nowe wyzwanie. W 1945 roku ma lat 70. Z czego żyć? Z czego żyć? Majątek jest zabrany. Ta Polska już taki Pusłowski, przepraszam, nie potrzebuje. Po co taki ktoś, kto się zna na winach, na menu, wie z której strony do kogo podejść, jak się z kim przywitać, kto zna protokół dyplomatyczny. Nowa Polska takiego kogoś nie chce nawet na oczy oglądać. A przeciwnie, próbuje go tutaj różnymi środkami znanymi z czasów stalinowskich zniszczyć, podobnie jak jego sąsiadkę, panią Wielopolskę. Nie ma wyjścia. Rozpoczyna pracę. W 1945 roku, przypominam, lat 70. Czyli widać z tego, że na pracę nigdy nie za późno. Nigdy nie za późno. Mało tego, tak mu się spodobało bycie lektorem na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Akademii Górniczej, wtedy jeszcze nie AGH, tylko Górnicza, że ma dwa etaty.
A później mi się te dwa etaty tak spodobały, że jeszcze brał dodatkowe godziny. 75-latek ma dalej zajęcia. Jest w fantastycznej formie i to dzięki pani dziekanie pracy dydaktycznej.